09. Czechy, plac Wacława. Rumunia, cmentarz bohaterów rewolucji. Niemcy, brama brandenburska. Gdzie nie spojrzeć, ludzie, którzy dziś czują się wolni. Mieszkańcy byłego bloku komunistycznego świętują swoją wolność. Tutaj są jakieś 2 kilometry świętujących ludzi. Jak świętują? No, normalnie, jedzą i piją. Tysiące parówek zjedzonych na pamiątkę obalenia muru. Hektolitry piwa wypite na cześć odzyskanej wolności. A my? Co my mamy świętować? Rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu? Wyborów 4 czerwca? Porozumień w Magdalence? Dlaczego Polacy nie mają święta swojej wolności? Solidarność! 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 Polska, kraj wolnych ludzi. To tutaj powstała Solidarność. Ruch, który obalił komunizm. Tak dalej nie może być! Tak dalej nie może być! Pod koniec lat 80. wybuchła kolejna fala strajków. Komunistyczny reżim zgodził się na rozmowy o oddaniu władzy. Witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Nie ma wolności bez Solidarności. Porozumienia Okrągłego Stołu zapoczątkowały przemiany stanowiące realizację postulatów robotniczych. Wkrótce rozpisano pierwsze wolne wybory. Pełne zwycięstwo Solidarności otworzyło drogę do zerwania z przeszłością. Wygraliśmy. Tak powstała wolna, demokratyczna Rzeczpospolita Polska. Było pięknie, tylko to nieprawda. Dotrwała do końca, do 1988 roku, grupka 5 osób. Ale ja to rozumiem. Niestety, strach. Ludzie nie chcieli tego strajku w 89, bo nie wiedzieli kompletnie, co on politycznie przyniesie. Aktywność taka indywidualna stała się ważna, prawda, a nie nasza nadzieja zbiorowa. Tak? Ilu ludzi powiedziało sobie, żyje tylko raz? Zgnojono ludzi strasznie, nikt się za nimi nie ujął. Jest znakomite zdjęcie pokazujące, jak grupa młodych robotników powstrzymuje wychodzących z pracy ze stoczni, zdaje się. Oni siłą próbowali ich zatrzymać. To jest twoim zdaniem ten moralny strajk 89? Wyrwij muron zęby krat, zerwij kajdany połambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij muron. Jak państwo smakują posiłki? Dobre. Nie ma rzekać. Nie, nie. Kiedy pan wyszedł z więzienia? 17. Po stanie wojennym ludzie mieli dosyć. Starali się po prostu przeżyć. Ten nowy system nie narodził się z buntu. On się narodził z beznadziei. Kiedy i gdzie upadły te mury? Kto je obalił? Zapadnięcie się Starego Świata to w historii Polski rzadki przykład teamworku. PZPR, SB, przywódcy Solidarności. Wszyscy wiedzieli, że potrzebna jest nowa Polska. Pytanie było, jak ona ma wyglądać. Pytanie było, jak ją wprowadzić, żeby uniknąć chaosu. Wszyscy wiedzieli. Potrzebna jest rewolucja. Ale rewolucja to jest za poważna sprawa, żeby tak po prostu zostawić ją zwykłym ludziom. Rodzina Gorbaczowów udaje się na Plac Czerwony. Córka Gorbaczowów, Irina, lekarz-kardiolog. Jej mąż, Anatolij, też lekarz-chirurg. Wspólna ulubienica, Ksenia, córka Iriny i Anatolija, wnuczka Raisy i Michaiła. Po 1985 roku, kiedy Gorbaczow dochodzi do władzy w Związku Sowieckim, on, jak wiemy, opiera się całkowicie na KGB, który widział bardzo jasno potrzebę daleko idących reform. I w związku z tym za cenę wyłączenia KGB z pierestrojki stało się ono ramieniem koncepcyjnym Gorbaczowa,
proponowało zmiany w całym bloku, a w szczególności skupiało się na możliwościach, jakie stwarzały te spontaniczne ruchy opozycyjne w Polsce. Doktor Maria Łoś, socjolog, kryminolog. Od 1979 roku wykłada na Uniwersytecie w Ottawie, specjalność tajne służby. Bezkrwawe rewolucje mają to właściwie do siebie, że są oparte na kompromisie wynegocjowanym przy pomocy sił bezpieczeństwa. Bo one tylko mogą dostarczyć jakichś wstępnych kanałów wstępnego tajnego dialogu. Kiedy jeszcze nie wiadomo, gdzie to pójdzie i jak, trzeba się zbadać, trzeba nawzajem wypróbować, czy jakaś rozmowa jest możliwa i z kim. To jest niby oczywiste, ale o tym się zapomina, że powiedzmy Okrągły Stół był inicjatywą, która wyszła w gruncie rzeczy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tego znienawidzonego bastionu represji i kontroli w krajach komunistycznych. Jak wie, panie generale, za taki rząd, gdzie Lech będzie premierem, a pan minister spraw wewnętrznych. Nieźle mi życie. Michał Łuczewski, Teologia Polityczna 44. Maciej Gdula, Krytyka Polityczna. Bartłomiej Ignac Kachniarz, Forum Frondy. Krzysztof Wołoćko, Obywatel. Aleksander Zioło, Warsztaty Analiz Socjologicznych. Problem polega w Polsce na tym, że tutaj w zasadzie żadnej rewolucji nie było. Nie. Komuniści, kiedy obejmowali władzę w latach 40., 50., głosili ją, obejmowali ją pod hasłami rewolucji, ale tak naprawdę trzymali naród krótko za mordę. Jedyna rewolucja, jaka w Polsce była, no to się zdarzyła gdzieś w 81 roku, prawda? Może trochę wcześniej, zanim przyszedł stan wojenny i znowu wszystko przybito. I dzisiaj także to społeczeństwo jest jakby niepodmiotowe. Może faktycznie potrzeba nam jakaś rewolucja. Mówisz tak naprawdę, że nie wydarzyło się nic ważnego. Wydarzyło się w tym 81 roku, ale zostało to spacyfikowane i skorumpowane. Został spacyfikowany, skorumpowany i skompromitowany na przykład mit Solidarności. Skompromitowali się w pewnej części ludzie, którzy Solidarność tworzyli. Mam takie przykre wrażenie. I nie udało im się stworzyć tego, czego chcieli tak naprawdę w sierpniu 81 roku. My nawet nie bardzo wiemy, czego oni chcieli, bo tylko zostały wolne soboty i msza w Radio 9. No, bo ludzie, którzy mogliby powiedzieć, na przykład jak Gwiazdowie, czego Polacy wtedy chcieli, zostało im to prawo głosu odebrane. A Lech Wałęsa na przykład zaszczyca swoją obecnością imprezę Carrefoura, jak to miało półtora roku i temu. Problemem elit okrągłostołowych i solidarnościowych jest to, że one przeżyły. Że one po prostu mogły nas zawieść. W związku z tym te ideały, za które oni wtedy walczyli, nam z perspektywy czasu wydają się pseudoideałami. W przeciwieństwie na przykład do ideałów Powstania Warszawskiego, bo ci ludzie, którzy walczyli z Powstaniem Warszawskim, nie przeżyli i w związku z tym nie mogli później nas zawieść, nie mogli skrewić. To też trzeba jasno powiedzieć, że wielki zryw Solidarności w roku 80. no niestety skończył się 13 grudnia, czyli jednak strzelaniem Polak do Polaków, jednak pacyfikacją kopalni Wujek i